No więc dobrze, witam was bardzo serdecznie w kolejnej już w tej chwili 11 części naszego tutoriala IndustrialCraft krok po kroku. To potem drugi oczywiście IndustrialCraft. Dzisiaj sobie porozmawiamy o mining laserze, poza tym o Quantum Armor, jak również na sam koniec o magnetyzerze, czyli o windzie. Więc dobrze. Wejdźmy na nasz IC Tutorial. Jak widać, zainstalowałem sobie tekstur packa. Link będzie w opisie oczywiście. Tutaj ta wieża to jest moja elektrownia wodna, o której będzie mowa w ostatnim odcinku. Tak jak wam obiecałem, zrobimy sobie elektrownię wodną. Więc generalnie rzecz biorąc, już coś takiego zbudowałem, tylko potem krok po kroku jak do tego doszedłem. Dobrze, tu jest nasz ten. Więc do dzieła, zaczniemy od mining lasera. Najpierw sobie tutaj tylko zrobię porządek. Pousuwam co niepotrzebne. Klucz się zawsze przyda, stone no już niekoniecznie, a tutaj trzeba naładować, prawda? No niech się ładuje w tym czasie. No więc dobrze, co jest nam potrzebne, aby stworzyć nasz mining laser? Dwa kryształy energii, cztery advanced alloy, jeden advanced circuit i jeden redstone. Wszystkie te elementy już poznaliście, jeżeli śledzicie uważnie moje poradniki. To one już były pokazywane, jak je wykonać, więc to jest tylko kwestia w zasadzie przypomnienia. Ewentualnie zawsze możecie zajrzeć do IndustrialCraft Wiki, ewentualnie do polskiej Wikipedii. Link również podam w opisie. Gdzie jest redstone? Ojejku. Już wiem, tu jest redstone, bo to jest trochę inna ikonka na tym texture packu. Potrzebujemy, tak jak już wspominałem, jeden redstone, dwa energy crystal, cztery advanced alloy i jeden advanced circuit. Advanced circuit, cztery advanced alloy. Jest, raz, dwa, trzy, no weźmiemy cały stack, co się tam będziemy. Dobrze. I kryształy energii, przypomnę jak się je robi. Oczywiście. Diamenty nam są potrzebne. No i redstone, który już mamy. I potrzebne nam są dwa. Czyli otaczamy redstone'em. Powstaje nam z tego Energy Crystal, a nam są potrzebne dwa. No i teraz układamy w ten sposób. Tu jeden, tu drugi, tu trzecie, tu Advanced Alloy i na górze Redstone. I Mining Laser, częściowo naładowany. To jest ciekawostka. Kilka informacji odnośnie Mining Lasera. Po pierwsze, aby go naładować, potrzebujemy MFE Unit lub MFSU. MFSU wygląda w ten sposób, bo chyba nie pokazywałem jak się go robi, aczkolwiek jak zwykle odsyłam was do wiki. MFSU wygląda w ten sposób i jest odpowiednikiem MFE tylko do wysokiego napięcia. Prawda? Milion jednostek można zmagazynować. Dobrze, w ogóle tu od razu sobie klucz zrobię drugi. A w tym czasie dokończę myśl, czyli jednym słowem, aby naładować mining laser, trzeba go umieścić w MFE albo w MFSU. Nie da się go ładować poprzez na przykład battery pack albo tym podobne rzeczy, tak więc jest to spore utrudnienie. W związku z czym należy rozsądnie z niego korzystać, tylko wtedy, kiedy naprawdę to jest potrzebne.
Ja osobiście preferuję jednak Diamond Drill, który jest bardzo szybki, a korzysta z energii z battery packa, więc generalnie możemy bardzo dużo wydobyć surowców, natomiast laser to jest rzecz trochę bardziej energożerna. Jak bardzo, zaraz się przekonamy. W ogóle to ten sobie włożę tutaj, niech się ładuje. O, czapeczka się naładowała. O, niech się ładuje. Natomiast ja sobie skraftuję w pełni naładowany, żeby mieć więcej energii. Laser zawiera kilka trybów strzelania. Pierwszym z nich jest, trzeba by w ogóle aktywować menu, trzeba wcisnąć M na klawiaturze i prawy przycisk myszy. Z lewej strony na samym dole pojawiło się Laser Mode Low Focus. Strzelamy prawym przyciskiem. Jak widać, jest bardzo słaby ten laser. Przestawmy go na następny tryb. Następnym trybem będzie long range, czy jak sama nazwa wskazuje, ma duży zasięg. Zabijmy tą owcę. Tylko się nie ruszaj. Proszę bardzo. Jak widać, również nie wiem, czy ktoś zauważył, pasek energii drastycznie się zmalał, tak więc dość jest duży pobór mocy podczas takiego wystrzału, więc no, trzeba się też z tym liczyć. Dokładna tabelka jest na IndustriaCraft Wiki przy resize mining lasera. Tam jest wszystko opisane dodatkowo. No i plus energia. Dalej mamy scatter, to jest bardzo ciekawa sprawa. Tylko odejdźmy gdzieś dalej. Stajemy na przykład w tym miejscu. Wciskamy prawy przycisk. O. I proszę bardzo. Jak to nazwać? To jest jakby ogień zaporowy, tylko że dość niewielka jest jego zasięg, dość niewielki, ale jak widać we wszystkie strony wystrzeliwane są promienie o dość dużej mocy. Dość duży pobór energii oczywiście. No więc to jest dość ciekawe do walki z wieloma przeciwnikami na pewno, albo ewentualnie kopania. To też można dość duże korytarze w szybki sposób wykonać w ten sposób. No, szybki sposób, ten sposób. No, jak zwykle powtórzenia. Tak więc generalnie rzecz biorąc, ten tryb jest dobry do kopania na przykład, powiedzmy, czegoś takiego jak Monster Spawner, Mob Grinder, przepraszam, Mob Grinder i takie rzeczy. Wtedy na pewno szybko idzie. Kolejnym trybem, znowu M i ten, jest wybuch. Zabijmy to. Zabijmy tą owcę. Epicko, jednym słowem. I to bierze najwięcej w zasadzie energii. Kolejnym trybem jest mining, czyli wydobywanie. To jest chyba najlepszy tryb, jaki może być. Jak widać, jednym strzałem ustawmy się gdzieś mniej więcej na jakiejś wysokości porządnej. O, jak widać, ile na raz dirtu poleciało. Trzy klocki mniej więcej. Więc no, to jest dość. O, nawet teraz więcej, jak stanęliśmy blisko. Bardzo szybko się wydobywa. Ale żre dużo energii, tak więc dla mnie laser to może mieć tylko zastosowanie, tak jak mówiłem, przy kopaniu mob grinderów i tego typu dziur. No i to jest w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o mining laser. Jak mówiłem, ładujemy go tylko w MFSU lub w MFA Unit, więcej możliwości nie ma. Dobrze. Teraz przejdźmy do kolejnego etapu. To możemy już zutylizować i to również. W ogóle to się przełączmy na tryb kasowania. No, to mi niepotrzebne, to mi niepotrzebne i to mi niepotrzebne. Dobra. Kolejną sprawą, o której dzisiaj porozmawiamy, będzie iridium, czyli generalnie najtwardszy materiał, jeżeli chodzi o zbroję, bo tylko w taki sposób można go wykorzystać chyba. Chyba żebym się mylił. Jak go otrzymać? Nie znajdziemy go w świecie, nie wykopiemy, nie wiem, nie znajdziemy w jakiejś skrzyni.
jedyną możliwością otrzymania iridium jest używanie uumater, czyli generalnie jest to materia przetworzona w tam procesie, jak to tam się wyrazili, tam w wysokiej technologii i w ogóle. To jest coś takiego, takie fioletowe. Podobne do skrapa, o którym już rozmawialiśmy, i w zasadzie jest ściśle z nim związane. Tak jak obiecałem, w ostatnim odcinku, czyli za tydzień, omówimy sobie Mass Fabricator i właśnie w Mass Fabricatorze otrzymujemy uumater. Dobra. A teraz bierzemy coś takiego i na przykład możemy sobie ułożyć, mamy snowballs, tu na przykład sobie ułożymy i mamy ten proch strzelniczy, możemy mieć diament, więc to jest w zasadzie dzięki temu, dzięki Mass Fabricatorowi i uumater możemy stworzyć większość materiałów, natomiast nasze iridium tworzymy w ten sposób, jak widać. Tak musimy ułożyć uumater. O, proszę bardzo. I mamy iridium ore. Do tej pory było to, ten research był utajniony, ale teraz patrzyłem na Wikipedii, nagle dzisiaj się pojawił. Natomiast nadal nikt nie wie, jak stworzyć iridium plate. A w następujący sposób. Tutaj ustawiamy iridium, tutaj wstawiamy advanced alloy, a po środku diament. I mamy iridium plate. W ten właśnie oto piękny sposób. Będziemy go potrzebować ze 4, no i zrobimy przykładowo, na przykład, jak to pięknie brzmi, tralala, tralala, spodenki. Zrobimy sobie spodenki, natomiast resztę odsyłam was do Wikipedii. Może być polska, może być angielska. Znajdziecie w sekcji, na dole strony, w sekcji armor. Czy tam zbroja w polskiej Wikipedii. No i Quantum Legends, tak samo jak Nano. Nanosuit ładujemy oczywiście w badboxie, tudzież w MFA i tak dalej. No, czyli potrzebne nam będą dwa glowstone dusty, dwa iridium plate, nowa rzecz, jaką jest Lapotron Crystal, i dwie maszyny, więc przejdźmy najpierw do Lapotronu. Aby mieć Lapotron Crystal, należy najpierw mieć Energy Crystal, czyli jak już wcześniej pokazywałem w tym odcinku, musimy w ten sposób zrobić. Teraz potrzebujemy dwa Electronic Circuit w ten sposób. I ostatnią rzeczą jest Lapis Lazuli, dlatego się nazywa Lapotron. No, z lapisem ma się kojarzyć, prawda? No, w miarę się kojarzy, tak. W miarę, to jest dobre chyba określenie. Gdzie jest Lapis Lazuli? No tak, teraz ja tu zgadnę, jak to wygląda. Ho, 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 ho. No na pewno nie. Słabo w takim razie. Lapis Lazuli. A mogłem tego tekstu paka nie włączać jeszcze. Slime ball to nie. Oj, niedobrze. W ten sposób to zrobimy. W ten sposób. Nie będę szukał do usranej tak zwanej śmierci. A, to tak wygląda lapis lazuli. A, bo to jak barwnik. No tak, dobrze. Dobra, więc układamy lapis lazuli. A, mogłem w ogóle standardowy skin pack włączyć na nagrywanie. Aj, Boże. Dobra, stało się, trudno. I otrzymujemy Lapotron Crystal.
Dobrze, więc teraz idziemy dalej. Jak mamy Lapotron Krysztal, potrzebujemy tylko jeszcze dwie maszyny. Dwie maszyny. Machine block i dwa glowstone dusty. Nie znajdę. W ogóle, o, ciekawa sprawa. Od razu wam powiem, że w najnowszej wersji, jakbyśmy tutaj gdzieś postawili macerator, to tego nie posiadamy. W najnowszej wersji Industrial Crafta, jak włożymy glowstone do maceratora, to otrzymamy 4 glowstone dusty. To jest jakaś tam nowość, prawda? No, 4 glowstone. No, nawet normalnie wygląda. Coś takiego. No, i teraz układamy. 2 glowstone dusty, 2 iridium plate, 1 lapotron krystal i 2 machine block. I mamy quantum legends. Reszta recipesów będzie w opisie filmu umieszczona. Albo może nawet jeszcze. Dobra, coś. Chwila, moment. Muszę zerknąć. Recharging. Aha. Można jedynie naładować w MFS Unit. MFSU. MFSU. Dobra. Czyli de facto w tym. Tylko tutaj możemy naładować nasz Quantum Suit Legends, bo mają aż milion energii pojemności, tak więc to będzie się ładować, ładować i ładować i ładować. Właśnie, podłączymy elektrownię atomową, bo same wiatraki to raczej do usranej śmierci nam tego nie naładują. Ważna też informacja przy tej okazji, że jak widać, coolant seale się odnawiają po wyjęciu uranium seal, bo one były do połowy już zużyte, a w tej chwili już prawie są pełne z powrotem, więc to jest jako taki plus. Dobra, mamy zasilanie. Możemy wrócić do akcji. A deszcz mnie denerwuje oczywiście. W ogóle to my chcemy, żeby wstawał nowy dzień. Wstaje nowy dzień, tak jest. Dobra. 19 rurek zostało. No nieźle. Dobrze. Ładuje się to, czy nie? O, ładuje się. Powolutku się ładuje. Dobrze, więc to by było nanosuit. I w zasadzie trzecia, ostatnia sprawa to jest nasza winda. Winda, czyli magnetizer. Generalnie jest to urządzenie, które namagnesowuje pobliżu wszystkie metalowe przedmioty, ale również złote, wykonane z brązu lub nano albo quantum. Dobrze, zróbmy taki magnetizer. Potrzebujemy Iron Fence, które tworzymy z... To już nam niepotrzebne. To posprzątajmy. O, on. Ciach, ciach, pach, ciach, pach, ciach. Iron Fence. Nam potrzebne, czyli... czyli generalnie... rafinowane żelazo. Raffined Iron. Proszę bardzo. Podchodzimy do crafting boxa. Raffined Iron. I mamy 12 Iron Fence. Teraz, żeby wykonać magnetizer, musimy... O, jajeczko, proszę bardzo. Kurka zniosła. Coś takiego.
Dobry timing, dobre wyczucie chwili. Nawet kula ma swoje 5 minut jednym słowem. W zasadzie to 5 sekund, no ale to jest szczegół, dla niej to jest wieczność. No tak, 6 redstone'ów potrzebujemy, jedną maszynę i 2 iron fence. 6 redstone'ów, jedną maszynę i 6 redstone'ów. Tak. To jest redstone oczywiście, nie wygląda, ale jest. I magnetizer. Jak go podłączamy? Podłączamy go jedynie do średniego napięcia. Znaczy, tudzież w zasadzie do niskiego. To jest niskie napięcie. O, on jest w tej chwili podłączony. Nanosuit. A może nawet będzie działać. Dobra. I teraz bierzemy nasze Iron Fence i stawiamy. No i teraz to się zapyta, dlaczego to nie działa? Powinienem być, nie wiem, napędzany, a nie podskakiwać. Odpowiedź jest prosta. Aby zadziałało, potrzebujemy mieć założone albo złote, albo brązowe, albo Quantum, tak, dobrze mówię, buty po prostu. Na naszym przypadku będą to Nano Suede Boots, bo takie akurat mam pod ręką. I coś dla czegoś nie działa. Coś dla czegoś, ponieważ no Nano też powinny być. Buty, tak, to są buty. Nano Suede Boots. Podłączone to jest. No jest, na pewno. Dobra. Dlaczego nie chce zadziałać? Dobrze, tak ze mną pogrywasz, to weźmiemy po prostu żelazne buty. No to nie ma problemu. Iron Boots. Nie robi mi to lotto, że tak powiem. Leo, why? Leo, why? This shit doesn't working. Iron boots. Dobrze, jeszcze raz. Jest tu w ogóle zasilanie? Dobre pytanie. Czy jest tu zasilanie? No, powinno być. To nie ulega żadnym wątpliwości. Na pewno działa. Dobrze. Single player test. Dobrze, to tutaj wam zaprezentuję, bo tutaj sobie testowałem to wszystko i jak widać działa. Proszę bardzo. Jeszcze raz. Tylko trzeba na dole wylać wodę albo coś takiego, żeby można było spokojnie sobie wylądować. To jest pierwsza sprawa. Natomiast druga sprawa, jak widać nade mną jest dirt. Po co ten dirt, się ktoś zapyta? Po to, że na przykład, zaraz wam przedstawię to, jest taka przypadłość w zasadzie, można powiedzieć, tego magnetyzera, że a się potłukłem, że jak wejdziemy na przykład z tej strony, jak chyba już wiadomo o co chodzi, prawda? Wyrzuca nas w powietrze. O, i tak możemy podskakiwać do końca świata i jeszcze może dzień dłużej, albo przynajmniej kilka sekund. A jak nie daj Boże chcemy zeskoczyć, to no akurat w tym przypadku tak skoczyliśmy, że to jest dobrze. Dlatego można robić to, wykorzystywać to w różny sposób. Na przykład niekoniecznie jako windę, ale jako trampolinę. I wtedy jako trampolina to nie ma żadnego problemu. Albo jeżeli chcemy, by to jednak była winda, to musimy sobie na górze zablokować klockiem dirtu, żebyśmy nie spadli. I potem tylko lekko klawiszem tam A i W
przejść na jakiś klocek pod tym. No i sobie schodzimy do wody. Tak więc nie wiem, dlaczego nie zadziałało w tamtym przypadku. Muszę to przemyśleć dokładnie. Natomiast jak widać na załączonym obrazku, tutaj wszystko działa. Więc no, coś jest po prostu nie tak. Nie mam pojęcia co. I to by było w zasadzie wszystko w tym odcinku. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli Wam to w jakiś sposób pomogło, rozjaśniło coś, oczywiście możecie zostawić jakiś komentarz konstruktywny, ocenę filmu i tak dalej, zasubskrybować mój kanał oczywiście też możecie. No i w zasadzie to by było na tyle. Za tydzień będzie ostatni odcinek już z tej serii, przypominam. A co będzie dalej, to wtedy dopiero pomyślimy. Więc to też jeszcze jest do omówienia, ta kwestia. Co będzie dalej, ale to dopiero za tydzień. Więc w tej chwili się z Wami żegnam i do zobaczenia. Niestrudzeni industrialowcy, jak to można by tak powiedzieć, trochę łamaną polszczyzną. Angielszczyzną, polszczyzną. Dobra, do zobaczenia, bo to jak zwykle się rozgaduje. A taka przypadłość, ten typ tak ma po prostu i tyle. No to jeszcze raz, po raz trzeci do zobaczenia. Uhuhu.